Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, od wczoraj, 15 kwietnia, nastąpiły pewne zmiany dość istotne dla nas kierowców w mieście. Stoję właśnie przy nowym urządzeniu, oczywiście to jest znajome urządzenie, parkometr nowego typu i właśnie w związku z tym mamy dzisiejszy odcinek, czyli co się zmieniło w sposobie parkowania, w sposobie opłat za tą czynność. O tym porozmawiam z dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Zapraszam Państwa na rozmowę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, od wczoraj dla kierowców w Suwałkach nastąpiły pewne zmiany w strefie płatnego parkowania. Jakie to są zmiany? No, pierwsza zasadnicza zmiana to jest taka, że skończyła się stara umowa z poprzednim operatorem i w tej chwili Zarząd Dróg i Zieleni nadzoruje, ale też i wykonuje funkcje w ramach nadzoru nad prawidłową pracą strefy płatnego parkowania. Od wczoraj funkcjonuje w Zarządzie Dróg i Zieleni referat strefy płatnego parkowania i ta siedziba tego referatu to jest filia Urzędu Miejskiego na ulicy Noniewicza. Tam na budynku pojawiła się stosowna tablica. Przy tym stanowisku Straży Miejskiej naprzeciwko jest stanowisko kierownika referatu strefy płatnego parkowania i kontrolerzy, którzy wykonują swoje zadania na strefie płatnego parkowania, są pracownikami Zarządu Dróg i Zieleni. Także to jest jakby taka administracyjna zmiana, a taka już, którą interesują się mieszkańcy, to pierwsza zasadnicza to jest taka, że strefa płatnego parkowania się zmniejszyła, czyli cała ulica Hammerschmidta jest poza strefą płatnego parkowania i tam parkowanie na tych parkingach przy ulicy Hammerschmidta jest bezpłatne. Czyli na tym obszernym parkingu na tyłach muszli koncertowej. Dokładnie, ten cały parking jest bezpłatny przez cały dzień. Druga zmiana też to jest o 2 godziny krótsze płatne parkowanie jest w strefie płatnego parkowania, czyli poprzednio było, czyli jeszcze w piątek ubiegły, mieliśmy do godziny 18 strefę, w tej chwili mamy do godziny 16, czyli od 8 do 16 płacimy za parkowanie w strefie płatnego parkowania, po 16 parkowanie w strefie płatnego parkowania jest bezpłatne, czyli nie musimy wykupować biletu. I no, mamy nowoczesne urządzenia, jest ich 16 rozstawionych w strefie płatnego parkowania, które umożliwiają nie tylko już płacenie monetami, ale też umożliwiają płacenie kartą zbliżeniową. Nie ma terminala na czytnik tego kodu, tego chipa w karcie, natomiast jest możliwość płacenia kartami tak zwanymi zbliżeniowymi. No i oczywiście jeszcze w tym ten parkometr umożliwia inne ma możliwości, czyli jeżeli, czego nie życzę nikomu, ale zdarzy się zaparkować bez biletu i dostaniemy wezwanie, to uiścić tą opłatę dodatkową możemy też w parkometrze. Oczywiście to wezwanie dostajemy za wycieraczkę, prawda, od osób, które kontrolują tą strefę płatnego parkowania. Tak, oczywiście. Poprzednie osoby miały charakterystyczną niebieską kurteczkę. Te osoby z Państwa strony, jak ubrane? Podobnie jest to w tej chwili podobny ubiór. Oznakowany mają oznakowanie, że są kontrolerami strefy płatnego parkowania. No oczywiście identycznego ubioru nie ma. Wspominał Pan o zmniejszeniu tej strefy parkowania właśnie o ulicę Hammerschmidta. Czy ulica Kościuszki, poprzedni zakres tej strefy był od ulicy Dwernickiego do Wigierskiej. Czy w tym zakresie coś się zmieniło? Nie, to jedyna zmiana, jeżeli chodzi o wielkość, to jest tylko i wyłącznie ulica Hammerschmidta. Jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki, nadal obowiązuje ten sam odcinek, czyli od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego. Dodatkowo płatne parkowanie jest na placu Piłsudskiego i na ulicy Mickiewicza. Te dwa parkingi po obu stronach małego kościółka, czyli
pod wezwaniem Świętego Serca. Na jaką karę mogą liczyć kierowcy, którzy właśnie zapomnieli uiścić biletu, czy też celowo tego nie uczynili? Jeżeli chodzi o opłaty, nie uległy w ogóle zmianie, czyli za godzinę płacimy złotówkę, za pierwszą godzinę, za drugą godzinę złoty 20 i za trzecią godzinę złoty 40, później znowu jest po złotówce. Opłaty dodatkowe, tak jak i poprzednio, czyli jeżeli w przeciągu 7 dni od wezwania uiścimy, mamy 30 zł, po tym okresie płacimy już 50 zł. Także to nic, żadnych zmian, jeżeli chodzi o odpłatność za parkowanie w strefie płatnego parkowania, nie ma. Tak samo opłaty abonamentowe pozostały na poprzednim poziomie. Także w sumie zmiany dla nas, kierowców, myślę, że wyszły na dobre, bo skrócił się czas parkowania. Mamy dodatkowe miejsca bezpłatne. No i wspominał Pan o urządzeniu, które za nami stoi. Przejdźmy może do instrukcji, jak obsługiwać, bo troszeczkę bardziej skomplikowane jest. No, jest bardziej skomplikowane, bo należy po pierwsze wpisać numer rejestracyjny swojego samochodu. No, czego nie było. Czego nie było poprzednio i no, trzeba go pamiętać. Także. To wcale nie jest taka prosta rzecz. Nie, no to nie jest właśnie wcale taka prosta rzecz, szczególnie dla osób, które posiadają kilka aut. Witam, panie kierowniku. Witam. Panie kierowniku, stoimy przed nowym właśnie parkometrem, które są rozstawione na strefie płatnego parkowania. Proszę nam objaśnić, jak korzystać z takiego urządzenia. Zaprezentuję Państwu krótki opis, w jaki sposób można zapłacić w parkomacie opłatę za postój bilonem. Zgodnie z instrukcją obsługi wciskamy przycisk start dwukrotnie. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu. Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu zatwierdzamy przyciskiem start. Parkomat. Pojawi się informacja o wrzuceniu monety. Monetę zbliżamy do wlotu monet, przykładamy, zwolni się blokada i wprowadzamy opłatę. Po wprowadzeniu opłaty pojawi się informacja o tym, jaka moneta została wrzucona i czas postoju. Jeśli akceptujemy, czas postoju jest wystarczający, wciskamy przycisk start. Moneta została pobrana. Po czym bilet został wydrukowany. I taki bilet umieszczamy wewnątrz pojazdu, za przednią szybą, w miejscu czytelnym. Największa zmiana w stosunku do poprzednich automatów to jest ten właśnie wpisywanie numeru rejestracyjnego. Tak, jeśli chodzi o zmiany, to w tym przypadku należy podać numer rejestracyjny pojazdu, ponieważ jeśli nie wprowadzimy numeru rejestracyjnego, to nie wydrukujemy biletu. Czyli automat nie pozwoli automatycznie, nie przepuści do następnej. Tak, do następnej pozycji, tak. Czym jeszcze różni się ten automat od poprzednich właśnie? Bo w parkomacie można opłacić postój pojazdu również kartą płatniczą. Boże, zademonstruję, w jaki sposób taki bilet wykupić. Poprosimy. Czyli zgodnie z instrukcją obsługi wciskamy przycisk start. Następnie wciskamy przycisk F1. Wybieramy taryfę opłata kartą. Zatwierdzamy przyciskiem start. Wprowadzamy numer rejestracyjny pojazdu. Zatwierdzamy przyciskiem start. Pojawia nam się informacja. Postój pojazdu od data. I w przypadku, jeśli chcemy zwiększyć postój pojazdu, to wciskamy przycisk plus. I tutaj w tym momencie zwiększa nam się ta opłata.
tu zwiększymy do złotówki. Wciskamy, potwierdzamy przyciskiem start. W tym momencie czytnik kart zbliżeniowych jest zainicjowany. Należy kartę płatniczą przybliżyć do czytnika. I wtedy następuje opłata. Oprócz oczywistych rzeczy, do czego służy parkometr, czyli do opłaty za postój, on jeszcze do jednej rzeczy nam się przyda. Lub nie. W parkomacie możemy opłacić wezwanie do opłaty dodatkowej. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi, która jest właśnie na samej górze. Zgodnie z instrukcją obsługi wciskamy przycisk start. Przycisk F1. Następnie wybieramy przyciskiem F1. Zmieniamy na taryfę na opłata dodatkowa gotówką bądź opłata dodatkowa kartą. Czyli znowu mamy dwie możliwości opłaty właśnie. Tak, są dwie możliwości. Przykład, w naszym przypadku chcemy opłacić opłatę dodatkową kartą. Zatwierdzamy przyciskiem start. Wprowadzamy numer zawiadomienia. W tej chwili wezwanie nie jest wystawione, więc takiego numeru nie mamy. Nie przejdziemy do kolejnych kroków. Także po wprowadzeniu numeru zawiadomienia wciskamy ponownie start. I przykładamy w tym wypadku kartę zbliżeniową do czytnika. Czy jakieś potwierdzenie dostajemy o opłacie takiej? Parkomat tak, wydrukuje potwierdzenie takiej opłaty, dokonanej opłaty. Myślę, że pierwsze dni nam pokażą, czy dajemy sobie radę z tym urządzeniem. Myślę, że trzeba się po prostu przyzwyczaić, zaznajomić się z instrukcją obsługi przede wszystkim i dopiero przystępować do opłaty. Myślę, że na pierwszy rzut oka może parkomaty mogą wydawać się dosyć skomplikowane, ale po kilkukrotnym wykupieniu biletu obsługa jednak nie jest tak skomplikowana, jak może nam się na początku wydawać. O jeszcze jednej formie płatności za postój w strefie płatnego parkowania nie wspominaliśmy. To jest płatności mobilne właśnie za pomocą aplikacji. Tak, za parkowanie pojazdów możemy również wykupić bilety za pomocą telefonu komórkowego. Na tą chwilę taką formę biletu możemy wykupić w dwóch aplikacjach na telefony. Jest to SMS Admin Park i aplikacja Mobilet, która też wcześniej była dostępna w naszym mieście. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy temat, na pewno warto zaznajomić się z instrukcją obsługi umieszczoną na urządzeniu, dokładnie ją przeczytać, przestudiować, czy nawet wręcz przećwiczyć sposób płatności, poklikać, podotykać, a na pewno warto mieć zapamiętany numer rejestracyjny naszego samochodu. Bo to wcale nie jest taka oczywista rzecz, że pamiętamy te kilka liter, kilka cyfr. Szczególnie osoby, które posiadają więcej niż jedno auto, mogą mieć problemy. Zważając jeszcze na to, że od pewnego czasu nie musimy ze sobą wozić numeru dowodu rejestracyjnego, dlatego warto nauczyć się na pamięć tego numeru. Zważając na to, że jest to ostatni odcinek przed świętami wielkanocnymi, chciałbym Państwu złożyć życzenia właśnie smacznego jajeczka, mokrego dyngusa w gronie rodziny, przyjaciół. No i tradycyjnie, aby Państwa każda podróż właśnie na te święta skończyła się szczęśliwym powrotem. Dziękuję Państwu, do zobaczenia w następnym odcinku.